Cześć, mano, witajcie, z tej strony Patryk. Pamiętacie, jak tutaj była cała beczka ziarna? Patrzcie, ile zostało. Zostało trochę. Na jesieni, nie, no nie na jesieni. Przed świętami było tutaj pół beczki. Prawie. No i nie ma. Kurde, żrą te króliki, powiem wam. Dzisiaj dajemy sobie sianko. Oraz molowałem do końca drzwiczki. Widzicie, trzecia faza, trzecie pomalowanie. Na trzy razy malowałem. Miałem malować na dwa razy, ale mówię, jeszcze raz przyjadę. Widzicie, tak? A tak, jeszcze nie jest dobrze dosunięta. Cześć, Wojtku. No, trzeba podawać, bo nie ma. Ty też mało. Wojtek coś mnie je. Co ty, Wojtku? Co ty? Trzeba wam dać też już jedzenia. Karmiki. Czekajcie. O. Nic nie widzę. Czy coś widać u was? Dobra, nie. O, jest. Dobra, ogółem to czekajcie, tam zapomniałem tego pomalować, ale patrzę, że jest git. Nie będę tego malował trzeci raz, myślę. Nie będę tego nagrywał, dopiero nagram, jak dam sianko. Wczoraj zważyłem sobie tą panią. Nie wiem, czy wam mówiłem. Zważyłem sobie ją i ma 5700. Ma 5700 miała chyba. Wojtek 7 coś ma. Te razem z samicami nie wygląda to, bo myślałem, że jest mniejszy od samic. Tak naprawdę, ale jednak nie. Dobra, karasiano. O Jezu. No, o kurde, zapomniałem o workach wczoraj. No, kurde. Dobra. To najpierw dam, a potem po worki pójdę. No, jest przyniesiona słoma, bo siana mi nie wystarczyło. Tylko trochę tutaj wrzuciłem i tam. Także teraz na ściele im słomę przyniosłem. No i na ściele. No kurde, królik. Co ty? Uzawi ci znowu? Uzawi. Trzeba będzie coś ogarnąć. No i pościelone. Cyk. 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 Trzeba może. Kurde, co tutaj? Nie. Nie wiem, coś takie tam. Czekajcie. Dobra, chyba będzie. No, będzie lepiej chyba. Naścielone mają. O, już kurde, zieloniutkie je coś. Tak? No. O, idziemy jeszcze zobaczyć na pole, bo jeszcze nie byłem dzisiaj. Worki pozbierałem. Widzicie, tutaj woda, tutaj o, ten śnieg się topi. A patrz ta. Łopan. Byłem dzisiaj tam patrzeć tam na trutkę. Trochę wam powiem, że zjadły. Poskubały tam trochę. Jeszcze muszę dzisiaj tam przynieść. Widzicie, nie ma nic prawie śniegu. Już na ogródku. Widzicie, gnój jeszcze z jesieni, co mi został, to od razu wywiozłem. Folię będziemy zamawiać nową, na foliak pod pomidory, no bo ta już jest rozstłucona. Dwa sezony chyba, czy jeden? Nie, no dwa chyba. I muszę jeszcze to pozabierać,
porozwalać, pozgrabiać, nie wiem właśnie jeszcze. Chyba pozgrabiam, porozgrabiam, będzie git. Woda stoi jeszcze, niedużo. Widzicie, jaka kupa jest tego gnoju, bardziej do słomy. Ech, jeszcze do jesieni sobie poleży i dopiero się go rozwali. No, ale już obcięło. Czuć po danych idę nawet. Czekajcie, w bruźń, patrz, taka bruźń, aż ten piach wyjorałem. Nie no, obcięło i to dużo. Dobra, nie będę tam dalej szedł, mi się nie chce. Jest git. Cały czas pomalutku leci, żurawie się drą. Cały czas, całymi dniami. No. I tak to idzie. No co, gdzieś jeszcze na początku kwietnia będzie trzeba włókować trawy. No i to oczywiście jak co roku to ja. W sumie to w tamtym roku dopiero zacząłem. Pierwszy w ogóle włókowałem nową włóką. Jeszcze wujek nawet nie włókował nią. No. Patrzcie, jakie te takie białe. Czy to pleśń? Czy to co to? Że takie coś, nie wiem. O, Friends, jeszcze jeden. Ole wody w nim. Czy śniegu. Nie, jest chyba kilka worków. Dobra. Potem go zabiorę. O kurde. Tu ją na ścieżkę postawić i po myszkach. Kurde. No, beczka. Wody nie ma. Dobra, co tu jeszcze? Tutaj zawsze mech. Nic nigdy nie rośnie, żadna trawa. I tak, jeszcze będę musiał kupić sobie koniczynki czerwonej. Bo będę sobie siał na wiosnę. Nie no, już niedługo. Kiedy się ogólnie sieje? Nie no, jak będę uprawiał, to i zasieję. Chyba, że uprawię jakimiś grzybkami. Bo mam tam kawałek taki jak ten, jak te pole, co jest orane, to zaczyna się tak wzdłuż taki pasek. Chcę zasiać, żeby na zielonkę mieć. Dla królasów. No, tutaj wysypałem te takie liście. W sumie to ciekawe, czy to... Ale nie. To łodygi są w tym. Takie kupuje się, nie? Ciekawe, czy z tym się nie by rozmieszało. Dobra. Myślę. Dobra. To wszystko na dzisiaj. Oczywiście tam, gdzie przechowuję to wszystko, zboże i te pasy, no to są też, jest siano. Raczej no, siano sobie tylko w worku przechowuję. Siano mam tutaj w stodole u dziadka. Wujek tam zrobił. No i nie, jakbym miał jeździć co dwa dni do niego po siano, na rowerem tego nie przywiozę, no to by tak średnio było. A teraz tylko przechodzę i już. No, tutaj bajzel. Pamiętacie ten karmik? Może ktoś, co sam zrobiłem. I te drabinki też na siano. Nie polecam tych drabinek. Małe są. W ogóle tak no. Pamiętam moje pierwsze arcydzieło, czyli ta decha, ale będę musiał ją rozebrać, jak będą kurczaki. Muszę jeszcze zamknięcie kupić, bo wziąłem z tamtej klatki i tutaj nie ma tego bolca. Nie bolca, tylko no, tego haczyka, że się bierze. No nie wiem, jak to się mówi. Dobra, ja się z wami żegnam. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarzyk. Także na razie, trzymajcie się. Cześć.